Przez następne 100 godzin będziemy musieli przetrwać miliony lat przed naszą erą w czasach prehistorii. Czeka na nas mnóstwo pradawnych gatunków, wyzwań, a co najważniejsze zagadek, które będziemy musieli rozwiązać. A to wszystko przez najbliższe dni, więc musimy być bardzo ostrożni. Cytując klasyka, kiedy my jesteśmy? O mój Boże, nie mam pojęcia, kiedy my jesteśmy, ale musimy tutaj przetrwać. I co ty masz w ogóle za strój na sobie? Ja? Co ty masz na sobie w ogóle? Jakie ty masz zęby, stary? Co to jest za szata? Widzę, że Zaro został dopuszczony przez ciebie. Trzeba sobie radzić w tych ciężkich, prehistorycznych Tak. Okej, okay. Zapowiada się dziwnie. Ej, patrz tam. Czy to są dinozaury? O mój Boże, czy to jest Triceratops? To jest chyba Triceratops! Pierwszym odkrytym przez nas mobem był Triceratops. Z pozoru miły i przyjazny padlinożerca, jednak jak się okazało, on także miał na nas ochotę. Jesteś przyjazny, prawda? O! Nie! Nie to! Ale mnie wywalił! O kurde! Ale mnie wywalił wysoko! Co jest? Goni mnie! Gonicie? Uciekaj! Do wody! Dobra, może czekaj. Nie miał pływać. Biorę tulsy, szybko zbieram. Zbierałem trochę drewna i wykonałem podstawowe przedmioty. Triceratopsy postanowiły jeszcze trochę pomęczyć Felta, a gdy mu odpuściły, postanowiliśmy nazbierać trochę melonów. Jak wiecie, znajdujemy się w naprawdę ciężkich warunkach, więc jakiekolwiek źródło żarcia bardzo nam się teraz przyda. Ej, a może da się go jakoś oswoić? Na przykład z tym mięsem? Spróbuję. Myślisz, że mięso zadziała na oswojenie Triceratopsa? Myślę, że nie, chyba są padlinożerne jednak. A. Wow. Myślisz, że możemy teraz wejść w epokę kamienia łupanego? Uwaga, osiągnęliśmy teraz kolejną epokę, stary. Ale łatwo. Jak ci ludzie tyle milionów lat męczyli, żeby to zrobić, wiem. A my to tak szybciutko ogarniamy. Parę minut i mamy kamień. Tyle tych małp człekokształtnych się męczyło, żeby stopyć. Udaliśmy się w dalszą eksplorację. Świat, w którym jesteśmy, jest naprawdę ogromny, a my nie tylko będziemy musieli tu przeżyć, zdobywając kolejno wszystkie postępy, jak ogień, dach nad głową czy uzbrojenie, ale także rozwiązać kilka zagadek, o których dowiecie się nieco później. Na ten moment warto byłoby założyć księgę, w której będziemy zapisywali informacje o spotykanych przez nas mobach, jak na przykład ten nosorożec. Tu jest... nosorożec? Chyba tak. I on chyba śpi, czy mi się wydaje źle? Dobra, chodź, zobaczymy, podejdziemy. Nie łudź go. On chyba śpi. Hej. Ale fajny, ale ma ruch fajny. A może... Może mu ruch zabierzemy, bo to chyba było... Myślisz, że... Jednak nie. Co? Nie? Bo na mnie zrobił jakiś dziwny dźwięk, jak go dotknąłem, więc... Dobra, bierzemy rób, przydam się do jakiegoś przedmiotu, stary, dawaj, bijemy go. On jest jeszcze w fazie snu, on nie za bardzo wie, co się dzieje. Dobra, wie, co się dzieje! Pięć serc mi zadał. Cztery, znaczy się... Zabiłem! Dropnął jakiś róg? Dropnął chyba tłuszcz ze zwierzęcia, jakieś kości, jakąś skórę. Jakoś, nie wiem. Tłuszcz będzie co, idealny. Nie wiem, co to jest. Tłuszcz będzie idealny, żeby ogrzać się na jakieś zimne dni. Widzicie, tak to właśnie wygląda w tym świecie. Nie wiadomo, co jest do nas agresywnie nastawione, a co nie. Przez co bardzo łatwo możemy zginąć. Po drodze natknęliśmy się jeszcze na brachiozaura, który jest jednym z większych tubelców tej wyspy. Ej. Ej, on nie wygląda jak żyrafa, tylko żyrafa czasów prehistorycznych. Tak, odpowiednik. Ale z tego, co podejrzewam, to jest chyba brachioza, który jest roślinożercą, o ile się nie mylę? Wiesz co, ja się nie martwię o to, że on nas zje. Ja się martwię o to, że on nas nadepnie, stary. W sumie tak, można po prostu nie zauważyć nas. No. I tu jest w ogóle ciemno, przez to tutaj są różne jakieś... Zombiaki, jakieś... potwory. Ej, coś mnie bije jakoś mega mocno. Czemu? Jakiś dzik tu jest. Ej, zabije mnie. Pomagam. Dobra. Ile on bije? Musisz mnie podnieść. Podczas naszego wyzwania obowiązuje system podnoszeń. Znaczy to, że jeżeli jeden z nas padnie, drugi może go podnieść. A jeżeli zginiemy obydwoje, wtedy challenge się zakończy. O, dzięki. Już zabiłem go i teraz podnoszę. Tak, dzięki bardzo. Dobra. O Jezu, mam jedno serce, żeby się schiluje. Z tego dzika w sumie ciekawego nie było. No nie za bardzo. Dobra, chodź do tego brachiozaura, zobaczmy. Dobra, idziemy, tylko czekaj, zdegeneruję się, mam jedno serduszko, to wiesz. No. Patrz, jaki on jest wielki. Ale ładny. Wyglądałby się na zmał w ogóle. No nie dziwię się z takimi brodami, człowieku. Dobra, co my tam... Tam jest jakaś latarnia? No właśnie widzę to. Możemy to rzekę przepłynąć. Wiesz, to w ogóle robi się ciemno, a co za tym idzie, robi się zimno. Więc może fajnie by było, jakbyśmy ogarnęli jakieś ognisko, czy coś takiego. Okej, ja mam węgiel. I możemy w sumie spróbować jakoś ogarnąć, nie wiem, coś, jakieś palenisko, jakieś ognisko, żeby się ogrzać, żeby w ogóle było światło, bo... Dokładnie. Wszystkich drapieżników odstrasza prosta rzecz, czyli właśnie światło. Tak, dokładnie. A oprócz tego przydałoby się upiec, bo mamy trochę mięsa, lepiej upieczone mięso jeść niż takie zwykłe, tylko nie mamy, z tego co mi się wydaje,
krzesiwa, żeby rozpalić. W prehistorycznych warunkach nie przeżyjemy bez ognia. Jest to jedyny sposób, by ogrzać się, przyrządzić posiłek, czy odstraszyć dzikie zwierzęta, które na nas grasują. Jak go zdobyć? No, są dwa sposoby. Pierwszy, czyli pocieranie patykiem o wełnę, który jest bardzo czasochłonny, albo zdobycie flinta, który robi z tych większych dinozaurów. Tym razem skorzystaliśmy z pierwszego sposobu, ale zajęło nam to tyle czasu, że zrozumieliśmy, że naszym aktualnym celem musi być zdobycie pazura. A tym samym zabicie jakiegoś większego dinozaura, na co teraz nie jesteśmy za bardzo gotowi. Mamy chyba, dobra! Ej! Szczerze, nie spodziewałem się, że to w ogóle zadziała, ja też się spodziewałem, ale zadziałało jakby. Dobra, ty, rozpaliliśmy właśnie pierwszy ogień, rozumiesz, że... Ej! Nie ogarnęliśmy... ogarnęliśmy właśnie jakichś tysiące lat postępu? Jakich 10 minut? I pierwsza noc, au. I pierwsza noc tym samym może jednak będzie przetrwana przez nas. Mamy światło, mamy jedzenie upieczone, teraz się nam się upieczy tu jakieś mięso. O Jezus, ale wyżerka. Ale bufecik, jeszcze tam kolejne jakieś mięso. Przepraszam, że to zrobię, ale skoro mamy aż tak duży postęp, no, trzeba było to jakoś udokumentować. Czy ty właśnie wynalazłeś pierwszy alfabet na tym całym świecie? I to wynalazłem właśnie pierwszą sigmę w tym alfabecie. Zrobiliśmy się trochę śpiący, więc nie tracąc czasu stworzyliśmy wory z cienkiej wełny i po prostu poszliśmy spać. Następnego dnia znaleźliśmy belę z sianem, które zaspokoiły na jakiś czas nasz wilczy głód. A potem spotkaliśmy kolejne dzikie zwierzę zapisane w naszym bestiarniku. Ej, to jest czyjś dom chyba? Chyba nas to nie powinno być. Jakie mało piszony duże. Ale wielkie goryle. Jakie mają policzki. Po tych policzkach. Jakie łby mają, jak hydranty. Chyba mają nas trochę, w dupie, wydaje mi się. To mi wygoni? Chyba nie. O kurde! Co jest? Po tym dzikim incydencie skraftowaliśmy łódkę i odpłynęliśmy na krasowe wybrzeże, by znaleźć tam pierwszą na świecie rudę żelaza. Wykopując ją, weszliśmy w zupełnie nową erę i możemy od teraz kraftować bardzo dużo przydatnych rzeczy. Pomyślcie, piece, kilofy, uzbrojenie, narzędzia, w końcu przestaniemy być całkowicie bezbronni. I dinozaury nie będą już tam tak straszne jak do tej pory. Ale najlepsze dopiero przed nami, bo udało nam się też znaleźć pierwszą na świecie wioskę. Jesteś mieszkańcy? Ty! Czy jednak żyli tutaj jacyś ludzie? Najwyraźniej. To niemożliwe, przecież... Ej, tam jest kowal normalnie. A tam jest jakiś gatunek nowy dziki. Co? Wygląda jakiś indyk? Nie wiem, czy to indyk, taki... No, prehistoryczny indyk. Trochę przerośnięty, ci powiem. Dobra, idę tutaj. I tak powiem, wydarł się i uciekł, więc... Okej. Chyba jest pochliwy. Mamy żelazo! Nie, serio? Proszę. Ja ubieram buty. I cztery sztabki jeszcze. No. A w końcu nie będzie mi w głowę zimna. Tak, a mi w nogi. Wioska z pewnością była dla nas sporym zaskoczeniem. No bo niby jak w prehistorii mieliby żyć jacyś inni ludzie. Odnaleźliśmy drugi domek z kowalem i zyskaliśmy kolejne elementy żelaznego zaopatrzenia. A z racji tej, że w tych czasach naprawdę obowiązywało prawo dżungli, okradliśmy część wioski, a potem jak prawdziwi dżentelmeni, chcieliśmy porozmawiać z jednym z mieszkańców. No co, wy tak nie robicie? Tego nie było na historii w podręcznikach, to jakby... No właśnie. Coś ukrywają przed nami. Czyli to jest cywilizacja, która wyginęła po uderzeniu asteroidy? No, być może. Ciekawe. Może któryś z nas będzie chciał z nami porozmawiać, czy coś takiego? Ja ich okradam, póki mogę. Dobra, to wiesz. Każdy orze jak może. Wiadomo, co. Ej! Co to jest? Uciekaj! Uciekaj! O kurde! O Boże, my tu jesteśmy! Szybko, uciekaj! Ale się ziemia trzęsie! O, ziemia się trzęsie! Wow! Goni nas! Nie, no nie możemy, przecież on ich zje! O w nie! Patrz, nie, goni nie. Nas! Uciekaj! Uciekaj! Musimy pod górkę, ma chyba krótkie nogi, czy nie? Mam nadzieję! Uważaj, plecy! Tyrannosaurus Rex to definitywny król mieszkańców tej wyspy. Najsilniejszy ze wszystkich dinozaurów. Niestety za cele polowanie obrosły mieszkańców wioski, więc my nie możemy przejść obok tego obojętnie i musimy znaleźć sposób, by jakoś ich uratować. A co najważniejsze, obezwładnić jakoś Tyrannosaurusa. Trzeba pomóc tym ludziom we wiosce, nie możemy ich tam tak zostawić. Zawracamy to! Może taką nagrodę będziemy na to mieli, jak mieli takie kosztowności w skrzyniach pozostawione, to tak. Może coś jeszcze cenniejszego dla nas tylko za takie uratowanie. Czekaj, zanim tam pójdziemy, mam dla ciebie tarczę, proszę bardzo. O tak, na pewno. Ale myślisz, że to wystarczy, żeby pokonać T-Rexa? Na pewno nie. Wydaje mi się, że tarcza dla niego to wykałaczka, ale może uda nam się ochronić głowę przed pożarciem. Wytworzyłem tarczę, która pozwoli nam na jakiś czas blokować ataki dinozaurów, ale w przyszłości będziemy musieli znaleźć sposób, by jakoś ją ulepszyć. Aktualna wersja nie wystarczy na zbyt długo, a my dobrze o tym wiedzieliśmy. Mając ją, postanowiliśmy zawrócić do wioski, by zobaczyć, jak wygląda aktualna sytuacja. Dobra, dawaj. Ominęliśmy go. Chyba tak. Dawaj do tego domku tutaj. Widzę go! Jak to? Widziałem go! Dobra, wywalone w niego, no domku nam raczej nie zniszczy. Widzę go.
Dawaj do środka, dawaj do środka, tutaj. Ale dobrze, uratowaliśmy całą wioskę, bo wykurzyliśmy, jakby odciągnęliśmy od wioski do lasu. Tak, tak, dawaj tutaj. Są dwa łóżka, idealnie. Tak? Tak, tak, tak. Dobra, ja tutaj dla pewności barykaduję nas, jakby coś tu miało próbować wejść, jakiś dinozaur inny. Ja barykaduję okna wszystkie. Ma okna jeszcze dobra, okna też dobry pomysł. Nastał nowy dzień. Atak T-Rexa mocno nas zmęczył, więc tej nocy spaliśmy jak zabici. Gdy tylko się obudziliśmy obok domu, dostrzegliśmy tajemniczą księgę, w której znajdowało się coś, co bardzo nas zaintrygowało. Postanowiliśmy więc to sprawdzić. To jest jakaś książka obok niego. Zapiski jakieś. Chyba nie zdążył dopisać. Tylko Joshua wie, jak ujarzmić te bez... O kurde. Ale myślę, że chodzi o... O co może tu chodzić? O jaką bestię niby? Nie wiem. Może o tamtą, on tam dalej stoi jak coś. On tam czeka. Może Joshua wie, jak przetrwać w tym świecie albo coś, no nie wiem. A kto to jest Joshua? No właśnie, może ktoś z wioski będzie wiedzieć. Zapytajmy. No dobra, to pomogliśmy im, mamy chyba, mają nas dług, więc... Tak. Możemy, mamy chyba prawo zapytać, kto to jest Joshua, o ja będę w ogóle wiedzieć. Dziennik, który odnaleźliśmy, należał do Joshua. Człowieka, który zna odpowiedź na wszystkie nurtujące nas pytania. W tym momencie rozpoczyna się długa podróż, którą będziemy musieli przejść, by go odnaleźć i móc przetrwać w tych ciężkich czasach. Wiemy, kim jest Josh, co ukrywa i co czyni go królem tutejszych plemion, ale to on jest tym, czego teraz szukamy. W księdze nie było za dużo informacji, więc postanowiliśmy zapytać mieszkańców wioski o cokolwiek, co może nas do niego doprowadzi. A więc to wy. Ostrzegano mnie, że to przybędziecie. Ty, może on będzie wiedział, o co chodzi. Ej, nie wiem, znaleźliśmy to przy jakichś zwłokach, co może chciałbyś nam powiedzieć, o co chodzi z tym całym Joshuą? Ta książka to zapiski jednego z moich ludzi. Zginęli w walce z tymi bestiami. Joshua to kiedyś jeden z nas. Teraz poluje i to jego sposób na życie. Działa na własną rękę. Sam nie wiem. Szukajcie zimowych polan. Rogi mamuta są mu potrzebne. No dobra, ale skoro on wie, jak zabić te bestie, to może będzie chciał nam jakoś pomóc. My jesteśmy nowi w tym świecie i chcemy jakoś przetrwać. No dobra, to dzięki. Spadamy. Wiemy, co mamy zrobić, ale jak my niby mamy znaleźć jakiś zimowy biom? Pamiętaj, kto jest na wzgórzu, może... I tym sposobem musimy znaleźć jakoś zimowy biom. Nie mamy zielonego pojęcia, gdzie się znajduje, ale tylko tam znajdziemy Joshua. Teraz jednak naszym zmartwieniem powinien być T-Rex, który znowu nawiedził wioskę. Wiedzieliśmy, że jeżeli się nie pośpieszymy, to zniszczy on każde żywe życie, jakie pozostało. A więc musimy zdobyć jakąś dystansową broń. Przejrzeliśmy sporo różnych receptur, między innymi na włócznie czy topory, ale wszystkie wymagały bardzo dużo czasu do wytworzenia. O! Spear? Jest flail i są skewery, a ten chyba da się rzucać. Spear template, można... są template za spira. Ej, masz jeszcze jakieś stringi? Na sobie. Nie mam. Żelazny łuk jest czymś, czego teraz potrzebujemy. Solidny szkielet wykonany ze stali sprawi, że szybkość strzały będzie dużo większa i ta przebije skórę dinozaura, tym bardziej takiego jak T-Rex. Musimy więc zdobyć nici oraz żelazo. Wykupujemy. Moglibyśmy zrobić żelazny łuk. Ja czuję go, nie mogę świętować. Ty, pośpi! Ty! Zrzemnął się! Teraz musimy szybko wytworzyć łuk, żeby go zabić, szybko pośpi. Tak, dobra, szybko. Może wstanie pod wpływem tych strzał, ale przynajmniej kilka strzał będziemy mieli, wiesz, takich darmowych w cudzysłowie. Dobra, mam trzy, teraz tylko stringi. Szybko. Pająków szukaj. Pająki. Musimy to zrobić jeszcze w nocy. O, może szkielet dropnie jeszcze strzały. Jest! A, dobra. Tam są te krokodyle, uważaj. Pająki. Dobra, widzę je. Świetnie. Pająki. Mam dwie! Jest, dobra. Też mam, tu jest. Ło, uważaj! Uciekamy z powrotem. Uważaj na krokodyle. Dobra, kartuję to tutaj już od razu. Postaw crafting. Wszystkie, a nie, mam. Dobra, mam. Iron ball. Nie masz strzał? Właśnie, próbuję. Mam kolejne dwie. Dobra. Trzy mam. Świetnie. Tam jest kolejny szkielet, tutaj. Dobra, zbierajmy jak najwięcej się da, To tam bardzo pomoże, być może będziemy w stanie zabić nawet tego T-Rexa, bo w ogóle. Boże, to by było świetne, może bez to by był pazur. Tak, mieli stałe źródło ognia. Tak, dobra, ile masz? Kolejne cztery, już siedem chyba. Świetnie, idziemy. Idziemy? Myślę, że zabijamy go już? Tak, myślę, że damy radę. Dobra, kończę wstaję. Szybko, cel został wykonany, a my mamy żelazny łuk. Noc powoli dobiegła końca, więc znaczy to, że mamy tylko jedną szansę, by zabić śpiącego T-Rexa. Wtedy jednak nie wiedzieliśmy jeszcze, jak wielki błąd popełniamy i jak bardzo ryzykujemy swoje życie. Idziemy to zrobić, dawaj jak najszybciej. Strzelam. Ale tutaj, z daleka. Obudził się, od razu. I to... Od razu. Dawaj, póki możesz, strzelaj. Strzelam. A! Szybko! Dostałem od niego dwa ciosy! Jak to? Goni cię! O kurde, ma na mnie agro! Próbuję jeszcze raz... Nie, skończyłem się strzały! Dobra, T-Rex, dawaj! Zabije mnie!
Leżę, stary! Rożeje, żyjesz, dobra! Czekaj, uciekamy, uciekamy stąd! Jedź szybko! Kurde, nie mamy pazura! Ale mgła się zrobiła! Jezus! Czy on jest? Jest tam! Jest tam dalej? No wy śpi! Ty! Nie śpi, nie śpi! O nie kurde, śpi. Widzę, to dobra! Nie no, ja musimy go zabić jakoś! Może jakaś pułapka albo coś! Musimy mieć ten... Biegnie! Uciekaj! Między drzewa! No. Z las! Szybko! Tak! Biegnij między te zwierzęta różne, żeby on na nie zalopała gro! On jest blisko, on jest blisko! Dobra, stanął w miejscu! Dobra? Tak jakby on się na mnie patrzy, on... Cóż, T-Rex okazał się dużo cięższym przeciwnikiem. Metalowy patyczek ze szturkiem raczej nie sprawił, że król dinozaurów jakkolwiek się wystraszył. Odpłynęliśmy z wyspy i uznaliśmy przegraną. Mieliśmy nadzieję, że mieszkańcy wioski jakoś sobie poradzą. Dobra, mamy jakiś inny ląd. Wydaje mi się, że tutaj już... Zauważyłem pewną zależność, że T-Rexy respią się tylko i wyłącznie na terenach, gdzie jest jakby dużo przestrzeni. Więc w takim gęstym lesie nie powinno ich być tutaj, mam nadzieję. Tak, wiesz, mają swoje stada w miejscach, gdzie mogą się swobodnie poruszać. No w takim lesie to by... W takim lesie to by sobie za swobodnie nie pochodził. Musielibyśmy znaleźć jakiegoś geologa albo geodetę, który będzie wiedział, jak rozpoznawać biomy i nakieruje nas jakoś na tą, wiesz, tą... lodowcową sferę. No i też znaleźć ogień, dalej nie mamy całego źródła ognia. Zaraz będzie kolejna noc i przydałoby się znowu coś upiec, bo... No. Więc nam się kończy. Naszym aktualnym zadaniem jest nie tylko pozyskanie źródła ognia, ale także znalezienie jakiegoś geodety, który zaprowadzi nas na zimowy biom. Ani o jednym, ani o drugim nie mamy kompletnie żadnych informacji, więc weźmy się do roboty. Mieliśmy farta, że natrafiliśmy na tamtą wioskę, ale skoro grasują tam T-Rexy, to wcale nie jest jakoś specjalnie bezpiecznie. Nie jest. To jest jakiś fajny, spokojny biom. Ej, wygląda, to mogę być jechać blisko, nie wiem, jakaś zima, ale to takie na chyba trafię w szukanie. W sumie trochę tak, ale... Ej! Nie no, co to jest? Śmiejszy T-Rex, ej, może go bijemy? Dobra, dawaj, próbujemy. Spróbujemy stawić mu czoła. O, mam. Ja go biję. Uciekaj, biję go. Ma agro na ciebie. Uciekaj, na spokojnie uciekaj. Uciekam. Biorę go. Chyba padnie. Nie jest zainteresowany. Nie wpadł łódkę. Myślałem, że będzie wódkę. Uciekaj. Spróbuję cię podnieść. Nie. Padł. Mam. Gdzie jesteś? Oh. Tutaj. Dobra, zabiłem go. Może... Jest Flint! Mamy to! Ceratosaurus to kuzyn Tyrannosaurusa. Szybki, agresywny, ale co ważne mniejszy i głupszy. Udało nam się go obezwładnić i uzyskaliśmy dzięki temu Flinta. To odblokowało nam bardzo wiele nowych możliwości. Mamy źródło pożywienia! Mamy źródło ognia! Masz żelazo z tej wioski? Nie, będziemy musieli wykopać. Ale tam nie kopałeś takiego żelaza, żeby czystego skądś? Wykorzystałem go na ten łuk. Aha, no tak, w sumie zapomniałem o tym. Ale tutaj jakaś jaskinia, może coś tutaj będzie, patrz. To w ogóle wygląda na bardziej bezpieczny obszar, więc spróbujmy tutaj wejść. Patrz, masz plecy. A przy okazji możemy pozbierać sobie strzały, to jest całkiem spoko. Patrz na mnie. Dobra. O, kurczę. By stworzyć Flint & Steela potrzebowaliśmy jeszcze trochę żelaza, więc odwiedziliśmy Cave'a, by je pozyskać. Po zakopaniu surowców rozbiliśmy także mały obóz, gdzie pełnoprawnie mogliśmy rozpalić ognisko i trochę się ogrzać. Nasza sieranka została przerwana przez dziwnego dinozaura, który zaczął pluć do nas swoimi łuskami. Nie wiem co to było, ale chyba nie chcę wiedzieć. Dobra, dawaj szybko. Nie no, to są jaja jakieś! Co to jest? Kolejny jakiś... Co to jest? Ale to jakiś inny. Co to jest? To jest... niegroźne. On nas ucieka? Czy on się nas boi? No i tak odkryliśmy kolejny gatunek dinozaura i popłynęliśmy dalej w kierunku pewnej małej wyspy. Wraz z Feltem stwierdziliśmy, że po spędzeniu 3 pełnych dni w tym świecie pora zrobić już jakąkolwiek bazę, żeby mieć gdzie mieszkać. Ta wyspa jest naszym domem, bynajmniej na dzisiaj. Rozbijamy tu jakiś obóz, człowieku. Wydaje się bezpieczna, taka odcięta od reszty lądów, więc no? Możemy tutaj... Możemy nawet postawić jakąś swoją pierwszą chawirę, bynajmniej na jakiś czas. Tutaj. Wykopałem sporo drewna, by stworzyć palisadę, która odgrodzi nas przed dinozaurami. A X-Felt w tym czasie użył liści, by stworzyć prowizoryczny szałas. Projekt może nie był specjalnie duży i trochę mu brakowało, ale w końcu to nasz pierwszy dom. Dobra, ty. Moja robota chyba skończona. Udało mi się odgrodzić bardzo dużą część wyspy, więc teraz nie będziemy mieli problemu z atakami dinozaurów. A ty co tutaj nam ogarnąłeś? Jaka ładna chata! Ma klimat, naprawdę. Dobra. Koniec sielanki. Mamy przedmioty do zdobycia i zagadkę do rozwiązania. Joshua cały czas się przemieszcza, więc naprawdę nie mamy dużo czasu. Musimy udać się wędrówkę po świecie w znalezieniu innej wioski ocalałych, gdzie możliwie znajduje się jakiś geodeta, a ten pokieruje nas, gdzie mamy szukać zimowego biomu. My tratem czasu wyruszyliśmy w nieznane pustynne tereny, bo tam nas jeszcze nie było. Dobra, mamy chyba pustynię i do tej pory nie... Mamy chyba pustynię, do tej pory nas na niej chyba nie było. Co chodzi inny klimat. Tak, więc może znajdziemy tu jakieś nowe gatunki, ale uważaj, miej się na baczności. Oby nie były wrogie. Do nas stawione. Jest, całe jest. Nożarne. Tam jest, zobacz. O, i mamy kolegów. Dobra, spróbujmy się nimi zająć. Nie. Mocno dostałem, bardzo mocno dostałem. Uciekam. O nie. Ja leżę. O kurde, stary.
Nie wiem, czy dobra, da ci pomóc. Dobra, czekaj. Szybko, szybko, szybko. Mam pomysł. No, spalcisz się. Dobra. Pół serca mam, pół serca mam. Pół serca. Uciekam, uciekam, uciekam. Są blisko. Uciekam stąd. Ja pierdzielę. Dobra. Wejdą do wody? Wejdą, ale spowolniły się. Ile masz jeszcze sekund? 26. Dobra, lecę, 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 czekaj, 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 trzymaj się tam. Gdzie jesteś, widzisz mnie? Biegu tutaj, brawo. Ile sekund? 13, 12. Dobra, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. O. O. Ej, chyba się uda. Uda się, uda się. Dobra, uff. O, Boże, cudem, cudem, cudem. Mamy nadal za słabe zaopatrzenie, musimy kurde mega na to uważać. Nie, nie, nie. Staroceratozaurów nie miało żadnego problemu, by nas zabić. Fel prawie zginął, a ja też byłem blisko śmierci. Tereny pustynne są o wiele bardziej niebezpieczne, a to nie był koniec naszych zmartwień. Biego, popaliłem go. Dobra. Mam mnie na hita. Oj, teraz na pewno. Leżę. Dobra, uff. O Jezus. Widzisz? Tak, to jest ankylozaur? Jakiś... No to wygląda chyba, no. Zaczęliśmy zwiedzać faunę i flory pustyni, natykając się na ankylozaura, który mocno potraktował mnie swoim ogonem. Spróbujmy. Oho! Mocno mi przywalił. A także wielbłąda, który nie był nami zainteresowany. Robiło się ciemno i sądziliśmy, że po tak długiej podróży będziemy zmuszeni spać na piachu, ale z otchłani wyłoniła się mała osada. Czyli właściwie to cel naszej eskapady. Tam coś będzie. Jest! Mamy coś, patrz, tam jest jakaś wioska. Dobra, wywalone w nich, stary, dawaj do tej wioski. Jest. Nie wiem, czy tąże. Dążysz na pewno, chodź, szybko, 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 do domku, dawaj tutaj. Niestety, przez fakt, że byliśmy bardzo nieostrożni, nasza ucieczka przyciągnęła uwagę staratozaurów, które miało ochotę na małą kolację. Tak, dobra. Już to? Zdala od ścian i tarcza. Jakim cudem one... Nie wiem. Ja pierdzielę. To na środku. Uważaj! Pecy? Mam pół serca. Ja mam serce. Miałem jabłko. Jedyny pomysł, jaki mi przychodzi do głowy, to dach. Tak, 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 tak. Dobra, stąd ich ubijemy. A może nie? Wygląda, jakby miał tu zaraz wejść. O nie. Uważaj. Walną mnie, walną mnie. Musimy wejść wyżej. Wyżej, wyżej, wyżej. O, może jakieś strzały? Mam jedynie chyba jedną jeszcze taką włócznię. Dobra, właśnie patyki, patyki. Zabijemy ich patykami. Rób jak najwięcej primitive włóczni. Nie mam w ogóle sobą drewna. W ogóle sobą drewna nie mam. Ja mam. Ci będę dawać. Rzucaj jakieś stare, ile możesz. Ale już nie mam pieniędzy po prostu. Sytuacja była tragiczna. Zero broni, pęknięte i wybrakowane sety oraz brak drogi ucieczki. Staroceratozaurów zaraz na sporze i tak zakończy się nasza przygoda. Na moje szczęście, będąc w kajewach, zebrałem jeden cenny przedmiot, na który żaden dinozaur nie jest odporny. Mam pomysł, zatrzymaj je w jednym miejscu. Mam pomysł. Żeby się nie ruszały po prostu. O tak. To w jednym miejscu. Tak jak są teraz. Leci pierwszy. Leży? Leżą. Na siano. Kolejny leci. Do domu. Uciekaj. Zmieniamy miejsce, stary, Jestem miejsce. Dobra, lecę. O Jezus. Która pustynia nie jest za bardzo przyjaznym miejscem, trzeba to zapamiętać. Palnął mnie. Jak przez blok? Nie no, leżę. Ja pierdzielę, stary, zginiemy tu. Nie damy rady. Z deszczu pod rynnę. Ucieczka dała nam tylko chwilowe zabezpieczenie. Staro zaraz przedrapie się przez drzwi, a my skończymy jako ich przekąska. Stwierdziliśmy, że będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi. Albo my, albo oni. Dobra, przygotuj się. Za dużo ich tu jest. Dobra. Daj go. Bije pełna moc. Dobra! Jest! Let's go! Jakim cudem udało nam się przeżyć i pokonując tak ogromną ilość dinozaurów, osiągnęliśmy kolejny postęp w walce. Nastąpił czwarty dzień, odkąd jesteśmy na wyspie. Noc była bardzo wycieńczająca i spaliśmy jak zabici. Teraz nadszedł czas, by znaleźć geodetę, który planowo znajduje się w tej osadzie. Ale jest tu kto? Nie bardzo. Czemu ludzi w ogóle tu nie ma, no? A coś tu jest? Gdzie jest? Tu kartografa? Hej! O! Jest ktoś! O! Ej, tutaj! A tu! Dobra, nie zauważyłem go w ogóle. Dobra. Okej. Jesteś nam w stanie pomóc? Szukamy zimowego biomu. Jest tam koleś, którego musimy znaleźć. Wiesz coś na ten temat? Skoro tu jesteście, to pewnie przebyliście kawał drogi. Dobrze. Jesteście coraz bliżej poznania prawdy. Dam wam przedmiot, który pomoże wam odnaleźć Josha, jeśli przyniesiecie mi bursztyn z pradawnych podziemi. Będzie to niebezpieczna wyprawa, a podpowiedź znajdziecie na dachu tej chaty. Powodzenia, przybysze. G-
geodeta zlecił nam niesamowitą misję. Jeśli jesteście ciekawi rozwiązania zagadki, dowiedzenia się, kim jest Josh i chcecie zobaczyć emocjonującą walkę, czekajcie na drugą część 100 godzin w tym świecie, która pojawi się już niedługo. Mówię to do pier***go, wieśniaka.